Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na kanale Luxon Tracker. Oj, dzieje się, powiem wam, w tym naszym świadku transportowym. Afera na pół internetu, afera na pół YouTube'a. Oczywiście rozchodzi się tutaj o wideo, które wrzucił na swoim kanale Adrian Trucker Packer, czyli gość, którego raczej tutaj nikomu nie trzeba przedstawiać, o zarobkach w swojej nowo założonej firmie, ale też oczywiście o odpowiedzi i o filmiki, które ukazały się już później przez różnego rodzaju internetowych twórców związanych z transportem. Jest tego bardzo sporo. Ja powiem wam szczerze, że w weekend się troszeczkę temu tematowi przyjrzałem. Chciałbym dzisiaj w swoim filmie może troszeczkę z innej strony spojrzeć na to wszystko. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to oczywiście rozsiadajcie się wygodnie w fotelach. Zapraszam serdecznie do wysłuchania mojej opinii, do oglądania kolejnego odcinka. Zacznijmy może, moi drodzy, od samego początku filmu. I zaznaczam tutaj od razu, że będę używał tutaj fragmentów tego filmu Adriana, do których chciałbym się odnieść. I mam nadzieję, że Adrian nie będzie miał tutaj nic przeciwko i nie będzie mnie straszył sądem jak inny gość. Więc zacznijmy od samego początku tego filmu, gdzie Adrian widać ewidentnie, że w sposób po prostu komiczny i prześmiewczy odnosi się do dziad transów i do tego, że odradzają ten transport ludzie, którzy mają jeden czy dwa samochody, bo nie chcą, żeby kto inny robił im konkurencję i tak dalej. No widać ewidentnie, że sam się śmieje z tego, co mówi, ale zobaczcie ten fragment. Tylko jedno, ale oglądacie ten filmik od A do Z, że później nie było jakichś niedomówień, tak? Co wam mówią, że transport się nie opłaca. Za przeproszeniem oczywiście, że tam nikogo nie chcę urazić, tak? Bo to są dziad transy. Oni jeżdżą, mają jedną, czy tam mają dwie ciężarówki i on ci powie, on się nie opłaca. Dlaczego? Żebyś ty się, kuźwa, byku, nie bogacił, rozumiesz? I wiecznie ten nie opłaca, od kilku lat słyszę, nie opłaca się, bo oni tak szczerze nie chcą, żebyście robili im konkurencji. Bo po co im konkurencja? Wy kupicie lepsze, to cię zarabiać, po co macie te miliony zarabiać z tego transportu, po co? Oni mają być bogaci, więc oni przyjęli taką barierkę, żeby wam wciskać kity, że to teraz po prostu nie opłaca. Nie wchodźcie w to, bo się nie opłaca. W końcu otworzyłem transport i coś więcej na ten temat mogę powiedzieć. Oczywiście już mogę. Przyznałem 7 dni. Za 7 dni dostałem już, znaczy na razie fakturę, tak? Fakturę dostałem, można powiedzieć. Za niedługo wlecą tam jakieś pieniążki, dlatego zweryfikujmy, czy tak naprawdę się opłaca i czy te słowa, co mówiłem, że oni tak myślą, mówią i tak dalej, czy to też jest prawda. No i jeszcze tutaj na sam koniec tego wstępu, gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, czy to było mówione naprawdę, czy dla beki, to Adrian dodaje... Dobra, już tak, słuchajcie, na poważnie, że to jaj nie było, bo to co ja gadałem, to tam olejcie, to dla beki troszeczkę poleciałem na grubo z tematem. I po tym wstępie zaczyna się część filmu, do której tak wielu z was w komentarzach, zresztą ja muszę przyznać prywatnie, zupełnie szczerze, bo chcę, żeby ten materiał był obiektywny, że też akurat zabrakło mi w tej wypowiedzi tutaj, w tej najważniejszej w sumie części tego filmu, można powiedzieć, zabrakło mi konkretów tutaj ze strony Adriana, tylko trzeba na to spojrzeć też z dwóch stron, prawda? Nigdzie on na początku, czy w środku, czy w trakcie trwania tego filmu nie powiedział, że jest to jakiś film instruktażowy, że jest to jakaś porada biznesowa, czy jest to jakaś jego wiedza z dłuższego okresu czasu. Sam wprost powiedział, że to jest jakieś jego wstępne ustalenie, wstępne liczenie po przepracowanych 7 dniach z jakiejś tam pierwszej fakturki. Dobra, kończymy tą bajerę, mówię, jak przyjrzysz cały miesiąc, to mogę wam coś więcej powiedzieć, na razie takie wstępne, oczywiście coś wam powiedziałem, czy to się opłaca, czy nie, mając nowe auto. Nie zmienia to faktu, że te informacje były na pewno zbyt mało szczegółowe, zbyt mało dokładne i niektóre te rzeczy były po prostu policzone w nieprawidłowy sposób, a i też brakło niektórych kosztów, które każdy z nas wie, że istnieją, a po prostu Adrian o tym nie powiedział. I teraz tak, moi drodzy, ja filmiki Adriana oglądam już naprawdę kilka dobrych lat. Jest to gość, który naprawdę daje takiego kopa energetycznego, mówi w taki radosny sposób, żywy. Mi to na przykład pasuje, bo ja strasznie lubię takich ludzi, lubię się takimi ludźmi otaczać też. Natomiast czasami te filmiki Adriana bywają chaotyczne, ale w taki, powiedzmy, radosny sposób. Opowiada po prostu o 3 rzeczach naraz, gdzieś tam zgubi czasami wątek. i też wydaje mi się, że w tej euforii po prostu on widać, że tym żyje, widać, że gościu kurde po prostu się z tego cieszy, że mu się udało, że mu to zaczyna fajnie wszystko funkcjonować, że te lata ciężkiej roboty, że lata poświęcenia, lata tego czasu, który poświęcił na to, żeby być w tym miejscu, gdzie jest, że to zaczyna powolutku przynosić jakieś profity, jakieś efekty i wydaje mi się, że też pod wpływem właśnie tych emocji nie przygotował się aż tak dokładnie do tego materiału. Dlatego też po prostu pozapominał o niektórych rzeczach nie powiedział, może chciał, może po prostu pominął niektóre rzeczy. Natomiast tak jak mówię, wydaje mi się, że ten film po prostu był nagrywany bez jakiegoś grubszego przygotowania, po prostu wziął kartkę, zaczął mówić o rzeczach, które widział, a nie, że tak powiem, nie przygotowywał się dłużej do tego filmu, nie podparł tego jakimiś tam konkretnymi wynikami finansowymi i tak dalej, no bo też umówmy się, no nie jest to możliwe po 7 dniach i po otrzymaniu pierwszej jakiejś tam faktury. No i właśnie w oparciu o te słowa Adriana i o te jego wstępne jakieś tam wyliczenia, gdzie po prostu paru rzeczy pozapominał policzyć, gdzie o paru rzeczach w ogóle nie wspomniał, które są rzeczami naprawdę ważnymi, jak ubezpieczenia i tego typu rzeczy, podniosło się wiele głosów, wiele negatywnych komentarzy. Powstało kilka filmów od ludzi, którzy w tym transporcie siedzą troszkę dłużej, którzy mają większe doświadczenie w prowadzeniu swojej działalności gospodarczej pod względem transportowym. I tutaj muszę powiedzieć, że zdecydowanie najlepszy film nagrał Karol Wojtyła. Ja tutaj mogę też powiedzieć osobiście, że ja Karola bardzo szanuję, bo jest to gość, który merytorycznie opowiada o transporcie, o różnych rzeczach, o plusach i minusach tego transportu. Robi klarowne też wyliczenia podparte właśnie tutaj wynikami finansowymi, jakie jego firma osiąga i tak dalej. Natomiast to wydaje mi się, że to nie jest ten sam content kanału. Karol robi to tak, można powiedzieć, profesjonalnie. Karol podchodzi do tego zupełnie na poważnie, natomiast Adrian widać było, że to było tak po prostu luźno, na szybko, bez większego przygotowania. No i tutaj że tak powiem, no Karol nagrał to, wytknął wszystkie błędy Adrianowi, które gdzieś tam Adrian przy tych wszystkich swoich wyliczeniach popełnił. Natomiast też uważam, że niepotrzebne były tam jakieś uszczypliwości typu wysyłanie mu kalkulatora i tak dalej. Troszeczkę moim zdaniem pod publiczkę to było zrobione i ja osobiście nie jestem fanem takich rzeczy. Natomiast taka była decyzja Karola, tak on to sobie wymyślił, tak to nagrał i tak jak mówię, akurat ten film, jeżeli chodzi o Karola, to tutaj no merytorycznie, że tak powiem, wszystko się zgadza i to, co Karol mówi, to faktycznie trzeba mu przy tym przyznać rację. Ale skupmy się teraz, moi drodzy, na komentarzach i na filmach, na wypowiedziach w niektórych właśnie filmach, gdzie ktoś Adrianowi zarzuca, że on jakby to dobrze ubrać w słowa, jak to było dokładnie napisane, że wrzuca kogoś na minę tymi obliczeniami. No powiem wam szczerze, że jak czytam coś takiego, to się zastanawiam, czy się śmiać, czy płakać. Słuchajcie, jeżeli jest wśród tych komentujących jakiś człowiek, który posiada powiedzmy kapitał rzędu 200 tysięcy, 250 tysięcy złotych i myśli o tym, żeby zacząć bawić się w transport i takie wyliczenia, i takie, że tak powiem, film, który nagrał Adrian, skłoni go do tego, żeby on poszedł i wszedł w ten transport po oglądnięciu właśnie tego filmu, no to nawet mi go nie szkoda, powiem wam szczerze. Nawet mi go naprawdę nie szkoda, bo każdy zdrowo myślący człowiek, który dysponuje takim budżetem, raz, że skontaktuje się ewentualnie z jakimś doradcą finansowym, skonstruuje sobie biznesplan. Warto by było, żeby miał jakieś pojęcie na temat tego transportu. Jeżeli nie był nigdy kierowcą, to warto by było spotkać się z kimś, kto taki transport prowadzi. Spotkać się przede wszystkim z księgowym czy z księgową, która w takiej firmie transportowej kiedyś miała okazję pracować i rozliczać to wszystko. Takie powinny być kroki przedsiębiorcy, który ewentualnie myśli o tym, żeby iść w stronę otwarcia swojej firmy transportowej, a nie oglądnięcie jakiegoś krótkiego 15 czy 20 minutowego filmiku, gdzie tak naprawdę nie ma zawartych żadnych szczegółów. Jeżeli ktoś myśli że jakiś inwestor po oglądnięciu takiego filmiku pójdzie i po prostu zainwestuje w transport, no to ja wam gratuluję takiego myślenia, powiem wam szczerze. No każdy, słuchajcie, jest kowalem swojego losu, każdy gdzieś tam, jeżeli udało mu się zgromadzić taki kapitał, ciężko, przez ciężko poświęcony swój czas, ciężko przepracowane godziny, no to ja nie wierzę w to, że ktoś po prostu idzie tak, o, otwiera sobie transport, bo Adrian powiedział to czy tamto, bo Adrian zrobił takie czy takie wyliczenia. No ludzie. Kolejna rzecz, ktoś tam mu zarzucił, że namawia ludzi do podejmowania złych decyzji. Pokażcie mi, w którym momencie tego filmu on poleca coś, nie wiem, namawia ludzi, słuchajcie, idźcie, zróbcie to, kupcie to, weźcie to czy tamto. Broń Boże, nie ma czegoś takiego. Jedyne, o czym on mówi w tym filmie, to jest tam mowa oczywiście o Mercedesie, z którym on współpracuje. Mówi otwarcie o tym, że on na razie nie płaci leasingu, więc te koszty też mu odpadają z prowadzenia tej działalności. Ja powiedziałem szczerze, ja dostałem auto, może nie za darmo, kto kolega powiedział, tak, ale za to auto nie otrzymuje leasingu, po prostu na czysto mi zarabia, mało pali, jest na full wypasie. Mówi otwarcie o tym, że ta współpraca z Mercedesem jest i mówi też o tym, że te nowe Mercedesy są w stanie przy ekonomicznej jeździe oszczędzić bardzo dużo paliwa. To nie jest namawianie do kupna Mercedesa, tylko to jest stwierdzenie faktów, które są po prostu zgodne z prawdą. No i teraz ktoś powie, no tak, Adrian się cieszy tym wszystkim, Adrian to sobie chwali i tak dalej, bo jest w zupełnie innym położeniu i ma zupełnie inny start niż zwykły szary Kowalski. No i tutaj wypadałoby zacytować klasyka. Czy Adrian Trucker Packer ma lepszy start niż zwykły szary Kowalski? Kurwa, oczywiście, że tak. Oczywiście, że ma i tutaj nie ma co z tym dyskutować, ale jest to efektem nie tego, że akurat, nie wiem, wygrał w jakimś losowaniu, czy miał farta, tylko jest to efektem tego, ile lat pracy i ile poświęcenia z jego strony kosztowało to wszystko to, żeby być w tym punkcie, w którym on teraz jest. Zobaczcie, jakie chłopak ma zasięgi, zobaczcie, jakie robi wyświetlenia pod swoimi filmami, gdzie naprawdę ta nasza branża transportowa to jest branża niszowa na YouTubie. Ludzie nie oglądają zbyt chętnie tych filmików przecież. Wiadomo, że jakieś lifestyle'owe kanały, czy jakieś kanały o modzie, czy chociażby Ekipa słynna, to są jakby rzeczy na topie, to są jakby rzeczy, które ludzie najchętniej, najczęściej oglądają. No i takie wyświetlenia po prostu jak robi Adrian pod każdym filmem, to jest naprawdę coś, co trzeba szanować i coś, co trzeba doceniać i coś, co on doszedł do czegoś właśnie tą swoją ciężką pracą. Więc to, że teraz zbiera tego profity, no to gdzieś tam, jeżeli ktoś ma mu to za złe, czy zazdrości mu tego, no to wystawia tylko słabe świadectwo na temat swojego charakteru i na temat swojej osoby. No, ale jak tu kolega wspomniał, nie za darmo. Na to też musiałem ciężko pracować, żeby dojść do tego momentu. Dlatego, moi drodzy, pamiętajcie, że ciężka praca popłaca. Żeby coś w życiu osiągnąć, musimy zapierdalać. Tak to powiem, zapierdalać musimy. I ostatnia jeszcze rzecz, żeby nie trwał ten film nie wiadomo jak długo. Adrian na sam koniec, tutaj wam przytoczę ten fragment tego filmu, gdzie Adrian mówi, i żeby broń Boże nie zaczynać transportu bez jakiegoś konkretnego wkładu finansowego, bez jakiegoś zabezpieczenia finansowego ze swojej strony, żeby nie brać kredytów od razu na pierwszy zestaw czy na całość jakiejś swojej działalności gospodarczej. On o tym wyraźnie mówi, więc to jest kolejna rzecz, która powinna uświadamiać ludzi, że on tu nie mówi tylko, że transport pachnie fiołkami, że jest super, pięknie, ładnie, tylko informuje sam o tym, że ten wkład finansowy też swój zapracował, odłożył i dopiero wtedy zaczął się bawić w jakieś poważniejsze transporty. I teraz na przykład, gdybyście wy chcieli otwierać firmę transportową, to podstawa, miejcie swoją gotówkę, nie bierzcie kredytów, nie pakujcie się w to. Moim zdaniem tak te 100 tysięcy jest takie minimum na Polskę. Ja bym miał na waszym miejscu, a cię bym proponował tak minimum chociaż mieć te 150 000 złotych i wtedy możecie się bawić w transport, wtedy jesteście pewni tego, tak? Najgorzej właśnie tak, ktoś nie ma pieniędzy, ma tylko 20-30 tysięcy, maksymalnie 50 tysięcy i wchodzi w transport i nagle zaczyna się to, że pożycza pieniądze, zaczyna się to, że bierze kredyty i tak dalej, i tak dalej. Dlatego macie gotówkę, inwestujcie, nie macie, pracujcie, odkładajcie i pomalutku trzeba iść do przodu. I tak jak powiedziałem wcześniej, o ile szanuję ten film, który zrobił Karol Wojtyła, który był właśnie odpowiedzią na film Adriana, wytknął mu tam po prostu błędy, merytorycznie odpowiedział, dał przykłady na to, że jest troszeczkę inaczej niż to Adrian w swoim filmie przedstawił, ale zrobił to po prostu w sposób kulturalny, może tam parę szpileczek powbijał Adrianowi, natomiast cały czas mówię, było to zrobione w sposób kulturalny, rzeczowy, podparł to wszystko jakimiś argumentami, ale jak się, moi drodzy, widzi i słucha takich filmików, które nagrywa gość, którego ksywki nie będę tutaj nawet wymieniał, bo nie chcę, ale odniosę się do tego wysrywu, który zamieścił w swoim filmie, bo tego inaczej się nie da nazwać. Gość ogólnie uważa siebie za chodzącą encyklopedię, za chodzące kompendium wiedzy. On ma po prostu wiedzę w każdym temacie. Jest mistrzem w transporcie, jest mistrzem kierownicy, mistrzem w grach komputerowych, ma wiedzę z zakresu religii, z zakresu historii, z zakresu ekonomii i jeszcze Bóg wie z czego. I wyobraźcie sobie, że takiego mistrza wywalili ostatnio z roboty. No aż nie do pomyślenia. I jak słucham takiego gościa, który jeszcze nagrywa film o kimś, czyli tutaj w tym wypadku o Adrianie Truckerze Packerze, i po prostu specjalnie stosuje takie zabiegi, które nie wiem kogo mają rozśmieszyć, chyba dzieci w przedszkolu, bo ja pamiętam właśnie z przedszkola, że tak się przekręcało imiona, ksywki się przekręcało, przekręca po prostu specjalnie, ubliża, czy tam próbuje ośmieszyć w jakiś tam sposób właśnie osobę, o której robi film. No to naprawdę no raz, że nie wnosi to nic kompletnie nowego, bo powiela tylko jakieś tam jakieś rzeczy, które w swoim filmie zawarł Karol Wojtyła, a oprócz tego wyolbrzymia rzeczy, o których już tutaj wcześniej mówiłem, czyli wsadzanie kogoś na minę, czy naciąganie kogoś, czy ewentualnie polecanie komuś czegoś, co później może sprawić jakieś problemy. No ludzie, no też szanujmy się i zachowajmy jakieś resztki obiektywizmu w tym wszystkim. Tak na zakończenie, moi drodzy widzowie, tego dzisiejszego filmu takimi dwoma, trzema zdaniami podsumowania chciałbym naprawdę szczerze pogratulować wszystkim, którzy w dzisiejszych czasach zdobywają się na odwagę otwierania swojej działalności gospodarczej jeszcze w tak trudnej branży, jaką jest transport, a wszystkim tym, którzy gdzieś tam planują otwarcie swojego biznesu, nie tylko jeżeli chodzi o transport, ale ogólnie swojego biznesu, radzę, żeby naprawdę zanim zainwestują gdzieś pieniądze, zanim gdzieś zainwestują po prostu oszczędności swojego życia, zapoznali się dobrze, skontaktowali się z jakimś doradcą finansowym, z ludźmi, którzy przeżyli już swoje w danej branży, mają jakieś doświadczenie, też z księgowym, tak jak zaznaczam, bo posiadanie dobrego księgowego, który będzie Wam w stanie doradzić w wielu kwestiach, to też jest bardzo, bardzo ważna sprawa. A dopiero gdzieś tam na samym końcu, jako podparcie, jako ewentualnie zdobycie jakichś nowych, ciekawych wątków, ciekawych informacji, wchodzili na YouTube i próbowali uzyskać wiedzę właśnie z YouTube'a w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Słuchajcie, moi drodzy, tyle ode mnie na dzisiaj. W następnym odcinku obiecuję, że będzie to odcinek typowo z pracy, typowo HDS-iarski, typowo trackerski, bo w ostatnich paru odcinkach trochę się rozgadałem na tematy różne. I tak, i moi drodzy, co Wam mogę życzyć? Życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, podejmowania mądrych decyzji w swoim życiu. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia w następnym vlogu.